Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie widać. To jest kanał Rap Now. Ja jestem Tomek. Widzimy się na Twitchu po sporej przerwie, bo po prostu mieliśmy Barczewo Rap Festival. Musiałem to na początku jakoś zaplanować, koordynować, wykonać wszystko, co tam trzeba było wykonać. Oczywiście przy pomocy innych osób również. Natomiast no dopiero teraz gdzieś po kilku dniach to wszystko ze mnie schodzi i możemy skupić się na tym, co nam gdzieś zostało do sprawdzenia. I pierwsza pozycja z tych albumów, tych numerów, które chciałem bardzo zbadać, to jest album od Kenke. 4.01, single się działy w większości, szczególnie ten ostatni z Żabsonem, bardzo mi się spodobał pod wieloma względami. Trochę tam dyskutowałem, ale później pisał do mnie Żabson, wyjaśniał mi te kwestie, więc tam wszystko jest naprawdę si, jeśli chodzi o zrozumienie podejścia. Wydaje mi się, że jest bardzo spoko. No i co? I dzisiaj sobie odsłuchamy wszystkie pozostałe numery, jest ich sporo, ale mamy czas, więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Kaprox pyta, czy będzie zapis. Mam nadzieję, że będzie zapis, chociaż czasem z odsłuchami albumów jest tak, że YouTube później mi to wycina, więc lepiej być na żywo na Twitchu, nie? I przez chwilę, przez tam chyba 7 dni jest zapis na Twitchu również, ale wtedy wycisza to Twitch, tak jakby te numery. Żabson widział twoją reakcję. Tak, pisaliśmy później. Ogólnie bardzo w porządku ziomeczek jest, także podszedł do tego tak bardzo spoko, nie? Nie, że z jakąś sprutą, tylko właśnie z kulturalnym wyjaśnieniem, jak on to widzi, te kwestie, o które dopytywałem. Bardzo szanuję takie podejście w ogóle. To jest mega, mega ludzkie i należy to doceniać. Siemano Snake, siemano Ultra, siemano wszystkim. Też się zdziwiłem, że coś takiego się wydarzyło, no ale fajnie. Także pozdrówy. No i co? I teraz tak, jeśli chodzi o ten album, to ja oczywiście wiem, że on już tutaj odniósł milion różnych sukcesów, między innymi to, że chyba przegonił Sanach, jeśli chodzi o Olis najnowszy, i Kenke po raz kolejny tak naprawdę na pierwszym miejscu wjeżdża na to zestawienie. Nie jest to nic nowego, no Kenke jest potężnym artystą, jeśli chodzi o jego pozycję na scenie, no to myślę, że wiele osób mogłoby pozazdrościć. To wynika i po części z konsekwencji, z takiego bycia fair wobec fanów i też z takiego braku kreacji, mam wrażenie, odkrywania się bardzo często do szpiku kości. No i też ta historia związana z tym albumem pokazuje, że też często z pewnym takim zagrożeniem sobie albo po prostu robieniem albumu kosztem samego siebie, tak jak właśnie odstawienie tutaj w jakiś sposób leczenia czy rzeczy, które musiał zażywać Kenke, żeby w jakiś sposób czuć się lepiej. Ja nie chcę tutaj teraz tak bardzo wnikać, bo znam temat pobieżnie, ale oglądałem gdzieś tam kilka różnych takich wypowiedzi, które mogłyby to tłumaczyć właśnie. Oglądałem na pewno rozmowę w Trójkącie z Kenke, ale to chyba nie była jedyna. Był też Daily Grind, dobrze kojarzę? Na pewno mnie poprawicie, ale no oglądałem sporo i mam nadzieję, że to też mi pomoże trochę w zrozumieniu niektórych rzeczy bardziej, które tutaj będą się pojawiać, tych kwestii, które będą się pojawiać w tych niesinglowych numerach. Tak, w Daily Grind też był, dokładnie. Nie słucham już Kenkiego, ale Pewex i pełen obraz topka, pisze Matię. No to będziemy mogli to zbadać. Top 1 na Olis, dokładnie tak. No to co? To wychodzi na to, że musimy zaczynać. Póki co macie taką ankietkę, która ma was zająć na moment, którą stworzył Ultra, więc możecie tam klikać, czy to jest dobry, średni, czy słaby album, jak go już słyszeliście, bądź słuchaliście. Natomiast później pod koniec live'a odpalimy taką właśnie twitchową ankietę i tam też będzie można głosować. Dziękuję w ogóle Kaprox za obserwację. Dziękuję wszystkim za obserwację. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Tak, oglądałem tę rozmowę z Mielskim, do połowy obejrzałem tę rozmowę z Mielskim i w sumie bardzo pozytywnie tam Mielski wypada, ale o tym będziemy mogli sobie jeszcze pewnie pogadać przy okazji jakiegoś odsłuchu związanego z Mielonem. W każdym razie, teraz start sobie pominiemy, bo start był badany chyba osobno, ja tylko się upewnię, bo nie ufam już swojej pamięci, więc wpisujemy tak, Kenke, start, reakcja, Rap Now, jak jest, to znaczy, że była. Dokładnie, była 6 miesięcy temu, to już moja pamięć nie sięga tak daleko. Kolejny numer to jest Mrugnąłem tylko raz, więc teraz sobie zbadamy ten numer. Gościnnie Jaś, widzicie, więc tutaj wszystko zostaje w rodzinie. Sprawdźmy to sobie i zobaczymy, jakie wrażenie na mnie zrobi ten album, bo oczekiwania są spore i to chyba będzie taki album. Mam takie oczekiwania, które mam nadzieję, że nie wybuchną po prostu, niespełnione, a tak też może się zdarzać w życiu, że to będzie taki album, gdzie będzie bardzo dużo treści, takiej mądrości, której no ostatnio bardzo, bardzo, bardzo brakuje w rapie. Więc mam nadzieję, że tutaj dostaniemy taką solidną kroplówę właśnie związaną z tą treścią, mądrością, takim po prostu brakiem kreacji, brakiem przewożenia jakiegoś po prostu przerysowanego.
Czy tak będzie, czy nie? Sprawdźmy to. Cieszę się, że jesteście. Elitarne grono. Doceniam i mam nadzieję, że do końca tutaj będziemy mogli z tym się zmagać. Mrugnąłem tylko raz. To jest album... Boże, mrugnąłem tylko raz. To jest numer, od którego zaczniemy. Nabicie PSR-a, baramy to. Znowu urosło drzewo, znowu je muszę podciąć. Beton mi wcale nie rósł, bo mało co tam rosło. PRL dawał bloki, ale zabierał godność. Parę lat po tym, chłopaki start w dorosłość. Gładkie twarze koleżanek, na nich rumień. Czerwony pom skrępacji, co fitował z ich podwiązką. Trzecia butla zimnej, zagłuszanie młodych sumień. Powrót na nieświadomce, piąta rano, kurs dziewiątką. Nie spaliśmy nic, mimo to byliśmy sześćcy. Dispen wciąż przerywał, ale pępnił. Osiedlowy każdy wieczór nęcił. Chciałem zmienić świat, ale jak? Dziś bym wiedział jak, lecz dawno nie mam chęci. Chciałbym gadać z tatą, lecz niestety wziął i umarł. Z przyjaciółmi być na żywo, nie na Zoomach. Palić frana i maturę, stać na czwórach. Napisać pierwszy wiersz i nie pokazać go jak Wow, dobrze, tutaj to wszystko narasta bardzo do wybuchu tego refrenu właśnie i mamy akurat pierwszą minutę tak naprawdę. No wiadomo, że start jest tym intro tak jakby, więc mamy to pominięte, no, ale ten numer ma wiele wątków takich, które gdzieś też warto by było poruszyć. Przede wszystkim no tutaj ta śmierć, która już się przewija, bardzo bliskie osoby. Oprócz tego właśnie w jaki sposób zderzenie się z tym życiem kiedyś, jak to wszystko wyglądało. Ciekawe to jest. No i też ten beat, który jest bardzo energiczny, który przełamuje schemat takich numerów. Ta treść jest bardzo, ale to bardzo mocno pewnie położona. No, Kękę to jest Kękę po prostu. Marka. Od pierwszego tak naprawdę albumu. Ja jeszcze pamiętam te czasy uptownowych konkursów gdzieś, gdzie się pojawiał Kękę. Jakieś rzeczy robionych tam chyba z Tłustym. Ale to po prostu archaiczne już rzeczy wręcz. Dużo się wydarzyło od tamtych czasów i nie będę już powielał rzeczy, które kiedyś mówiłem. Energiczny, mądry, fajny numer, pisze Snake. Reklamka wam wjechała, przepraszam za to. Ciekawe, czy Kękę nadal ma problem z tym, że ktoś dzwoni na bombie. Ja myślę, że to całkiem zasadne. Ja też bym nie chciał, mimo tego, że nie mam jakiegoś... Znaczy, nie wiem, czy mam, czy nie mam, ale chyba nie mam jakiegoś tam problemu z alko, ale no nie chciałbym, żeby ktoś mi po prostu w moim życiu, gdzie na pewno mam mniej na głowie niż Kękę, żeby gdzieś tam ktoś do mnie najebany dzwonił po prostu i męczył mi bułę jakimiś rzeczami, które wydają mu się ważne. Ja już się irytuję, jak ktoś pisze niekonkretnie albo wysyła takie głosówki, gdzie coś naokoło po prostu się dzieje, zamiast przejść do treści, bo po prostu widzę te ulatujące sekundy gdzieś, więc jak ktoś takiej zajętej osobie gdzieś dzwoni jeszcze po prostu i pierdzieli jakieś głupoty, to w ogóle się nie dziwię. Mam nadzieję, że nadal Kękę ma z tym problem, że będzie miał z tym problem zawsze i że nikt nie będzie takich telefonów wysyłał w świat. No, to jest pierwszy statement. Lecimy dalej. Przy wierszy nie pokazać go jak uwag. Mrugnąłem tylko raz, ledwo zamknąłem oczy. Gdy je otworzyłem, się zmienił cały świat. Czy jest mi czegoś żal? Długo by gadać o tym. Powiedz co będzie, kiedy mrugnę drugi raz. Mrugnąłem tylko raz, ledwo zamknąłem oczy. Gdy je otworzyłem, się zmienił cały świat. Czy jest mi czegoś żal? Długo by gadać o tym. Powiedz co będzie, kiedy mrugnę drugi raz. No i tutaj też te takie wystąpienie w przyszłość, nie? Trochę obawa, może nie obawa, ale ja słyszę w tym trochę takiej właśnie troski tego, co się może wydarzyć jeszcze, nie? Że to może być bardzo przewrotne, że tak jak sobie Kękę mrugnął i tak naprawdę no bardzo szybko zmieniło mu się życie na totalnie inne niż to, które prowadził wcześniej, tak zmieniło się otoczenie, zmieniły się relacje i tak dalej, i tak dalej. To właśnie ta obawa, co się wydarzy, kiedy znowu będzie to mrugnięcie, bo to tak naprawdę tak się wydaje, nie? Że to jest tylko moment, że jesteście młodzi, żyjecie beztrosko jakoś tam po prostu i nagle dojeżdża was to, że jesteście gdzieś tam po 40, jak nie więcej jeszcze gdzieś na karku, tak się domyślam i po prostu życie jest totalnie inne i teraz jak... I o ile to jest takie życie, gdzie powiedzmy wszystko jest ułożone, macie zabezpieczone jakieś podstawy i tak dalej, fajnie. Oczywiście każdy sobie to wypracowuje, to nie jest tak, że to jest jakiś łód szczęścia, w życiu tego nie zarzucę Kękę. Natomiast no nie wiadomo jaki będzie ten kolejny świat po kolejnym mrugnięciu. Dużo jest tutaj takiej pokory wobec losu, pokory wobec tego co się może wydarzyć, nie? Że nie ma się na wszystko wpływu.
Bardzo to jest mądre. Jak się jest młodym człowiekiem, to się ma takie przewiezienie, że a, wszystko w moich rękach, wszystko ja sam osiągnę. To w sumie jest dobre, to jest takie proaktywne, nie? Wiara w to, tylko że później to się właśnie zderza z często takim bardzo surowym życiem, mniej lub bardziej, na wielu polach. Jedni to mają, nie wiem, pod względem jakimś materialnym albo po prostu niespełnienia swoich marzeń, a drudzy na przykład pod kątem relacji albo po prostu jakichś odejść czy chorób i tak dalej, innych traum. I no, nie na wszystkie jest wpływ. Mamy tylko wpływ na to, jak na to zareagujemy w jakiś sposób. Skąd się wzięła nazwa albumu? 4.01. To tutaj myślę, że jak Ultra już zahaczył o ten temat, to właśnie możecie wrócić na IG Kękiego i tam sobie to odkopać, żeby nie powielać. Badamy dalej. Będzie kiedy mrugnę drugi raz, mrugnąłem tylko raz. Nad ranem myśli huragan, to lęk o przyszłość, który dawał co dzień siłę. Dzisiaj już nie ten sam, lekki wietrzyk co najwyżej się wzmaga. Każe mi spać i mówi wszystko już zrobiłeś. Czas teraz płynie wolniej i płynie szybciej. Znowu kawa mnie przyspiesza, prędzej zniknę. Gdzie laurki na nich, tato, jesteś mistrzem. Dziś syn odbiera dowód, ma obiekty westchnień inne. Chciałbym widzieć szansę, lecz niestety widzę kłopot. Lubiłem towarzystwo, teraz sam ze sobą. Życie jest słodkie, ale jak przyjrzały owoc. Zamknąłem oczy raz i iskra przeszła mi w matowość. Ej, dużo tych refleksji odnośnie po pierwsze tego syna, który wyrósł i ma już inne obiekty westchnień niż tata na przykład, jakieś laurki już nie są robione, albo właśnie te kwestie właśnie słodkości życia, nie? Ale że to jednak smakuje jak ten owoc przejrzały, że to już tak no nie sprawia takiego aż po prostu takiej radości w tym wszystkim. Ciekawe to są spostrzeżenia osoby trochę starszej, nie no... Tak powiedzmy, że chyba ponad dekadę, nie? Jakoś tak, tak by można było to liczyć, więc no ja lubię obserwować sobie tę drogę Kękę. Ona jest mega inspirująca, ale też fajnie, że Kękę odziera ją z tej takiej estymy, z tego takiego sukcesu. To wcale nie jest takie fajne i to rzeczywiście może być duża przestroga, że takie rzeczy, o których on tutaj teraz nawija, no warto by było się w głowie przygotować na to, co nastąpi, że każdy mniej więcej będzie miał no, tutaj te uniwersalne rzeczy przerabiane. Więc no fajne, pod tym względem mi się dobrze tego słucha, doceniam bardzo. Zamknąłem tylko raz, ledwo zamknąłem oczy. Gdy je otworzyłem, się zmienił cały świat. Czy jest mi czegoś żal, długo by gadać o tym. Powiedz co będzie, kiedy mrugnę drugi raz. Mrugnąłem tylko raz, ledwo zamknąłem oczy. Gdy je otworzyłem, się zmienił cały świat. Czy jest mi czegoś żal, długo by gadać o tym. Powiedz co będzie, kiedy mrugnę drugi raz. Mrugnąłem tylko raz. Mrugnąłem tylko raz. Mrugnąłem tylko raz. Powiedz co będzie, kiedy mrugnę drugi raz. No i w takim numerze właśnie, gdzie ten upływający czas jest po prostu kluczem, to jak się dużo zmienia, jak szybko się dorasta, jeszcze właśnie dogrywka syna swojego, to jest coś, co może być bardzo, 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 no ponad jakiekolwiek kwoty. Będzie miało wartość sentymentalną, oporową, myślę, że na wiele pokoleń. Piękna sprawa. Dobrze to wykminił Kękę. No i to jest dobre rozpoczęcie dla mnie, jeśli chodzi o odsłuch tego albumu. Naprawdę dostałem to, czego się spodziewałem. Dostałem Kękiego, który jest właśnie pokorny wobec życia, który naprawdę dużo pewnie by zmienił w tym swoim życiu, czy wiele żałuje. Czy może zmienił to nadinterpretacja, ale mniej więcej, no, że jest ta pokora wobec upływającego czasu. I to jest coś bardzo potrzebnego moim zdaniem. Tak, żeby człowiek gdzieś się nie zatracił w tym ego, że nie ma po prostu tak dużo wszystkiego w tych rękach. Fajnie, fajnie mieć takie pojęcie, ale nadal z taką świadomością swoich słabości i tego, że my jednak jesteśmy małymi mróweczkami wobec świata czasami, wobec czasu i jesteśmy tu tylko chwilę. I to trochę przerażające. Kolejny numer to jest Trofeum, od razu przejdziemy dalej, ale mega dobrze rozpoczęliśmy. Cieszy mi się po prostu ryjek brodaty w tym zielonym okienku, jak tego słucham i mam nadzieję, że poziom będzie co najmniej utrzymany, albo będzie jeszcze lepiej. Lecimy dalej. Przerwy, no bo ma mało czasu. Ona ma duży przebieg, dlatego mało wpadł. Ona to jest trofeum, ale dla zarobasów. Wtedy wybrała drogę do tej
przerwy, no bo ma mało czasu. Ona ma duży przebieg, dlatego mało w paku. Ona to jest trofeum, ale dla zarobasów. Wtedy wybrała drogę, do teraz płaci za nią. Czwarte piętro w kamienicy, idzie w balet w domu, chłopak na nią czeka. Ona w głowie ma zerwanie, chociaż on jeszcze tego nie wie. No to dowie się już nad ranem, szczury w kiblu, SMS-em pożegnanie. Pa, Karol. No dobra, no i tutaj mamy taki temat, kurczę, no takiego numeru od Kenka jeszcze nie było, chyba, nie pamiętam go gdzieś żadnego, żeby taki temat był poruszany, no ale cóż, no właśnie, konsekwencje swoich czynów, nie, takie właśnie urwanie, krótkowzroczne myślenie, krótkowzroczne decyzje, takie trochę zatracanie się, tracenie potencjału. Ale no właśnie tutaj Kenka też, on to robi tak, nawija o tym z pozycji takiej osoby, która właśnie już wszystkie te rzeczy, takie właśnie myślenia o urwaniu ma za sobą. I oczywiście mówię tutaj w bardzo ograniczony sposób, że to nie jest tak, że on wszystko musiał robić, co tutaj robiono w tym numerze i tak dalej, ale no w jakiś sposób ten case, typ osób zna, nie? Że to jest takie właśnie bardzo krótkowzroczne, bardzo takie szalone, bardzo samolubne, bardzo, bardzo na teraz. Hedonistyczne, o. Natomiast finalnie, nie wiem, podejrzewam, że ten numer nie będzie miał w sobie jakiegoś happy endu. Tak życie mi mówi, jakieś sytuacje, że raczej nie powinno tak to zostać rozegrane. No i właśnie bycie tak samemu, sprowadzanie się trochę do takiej pozycji przedmiotu, nie? Do pozycji nagrody, do pozycji tego, że jest się po prostu jakąś tam rzeczą wobec innych, właśnie zarobasów obok jakichś, którzy tak to traktują. Nie widzą na przykład niektórych osób, ludzi w niektórych osobach, tylko jakąś tam ozdóbkę na choince co najwyżej. To jest po prostu smutne, ale z drugiej strony, no niektórzy bardzo pchają się w szpony takiego życia, uważając, że ono jest jakieś lepsze, a to bardzo duża pułapka. Może to jest przestroga, ten numer, zobaczymy. Nad ranem szczury w kiblu, SMS-em pożegnanie. Pa, Karol to student, a dla niej to za mało. Ten nowy dealer osiedlowy znaczy grubsza gałąź. Ma E34, igła ze zmieniarą. Słuchają dużo rapu, jedzą kryształ i się bawią. Mniam. Gdzieś w hotelu szybka zmiana jak w hokeju. Miss afterów teraz lata po grubasach jak trofeum. Zero zasad, ważne żeby miał w portfelu. Nie dociera kiedy mówią jej, że nie rób. Już trzy dychy, pragnie mieć stabilizację. Poznała misia Pysia, misio Pysio miał pozycję. Na mieście latał, ale skończył z tym na zawsze. I tak jej gadać kazał, kiedy spotka gdzieś policję. Okej, no i widzicie, bardzo mamy przewrotną tę historię, ale w jakiś sposób no wpisuje się w taki schemat po prostu, takiej typowej zagubionej osoby, która nie do końca wie, co robi w życiu, ale kieruje się bardzo prostymi instynktami. Po prostu ma to być ktoś, kto ma pozycję. No fajne autko, gdzie można się pobawić, gdzie są jakieś używeczki, narkotyczki i tak dalej, bla, bla, bla. W każdym razie, no finalnie już gdzieś to zmierza w taką stronę, gdzie będzie coraz bardziej ten happy end się oddalał. Ciekawe. No i właśnie numer typu przestroga bardziej. Może ktoś go przesłucha, może ktoś nawet tego posłucha, może kogoś to uchroni od czegoś, chociaż w sumie czy tak jest, czy takie osoby, które gdzieś się w to pchają, czy wtedy jest to miejsce na refleksję? Chyba nie, no ale można w jakiś sposób pokazać kącik. Gdzie latał, ale skończył z tym na zawsze i tak jej gadać kazał, kiedy spotka gdzieś policję. Ja pata. Ona ma krótkie przerwy, no bo ma mało czasu. Ona ma duży przebieg, dlatego mało w paku. Ona to jest trofeum, ale dla zarobasów. Wtedy wybrała drogę, to teraz płaci za nią. Ona ma krótkie przerwy, no bo ma mało czasu. Ona ma duży przebieg, dlatego mało w paku. Ona to jest trofeum, ale dla zarobasów. Wtedy wybrała drogę, to teraz płaci za nią. Misio walił, czasem znikł z domu gdzieś na 3 tygodnie, potem wracał jakby nic. Urodziła mu bliźniak i spokój był na parę chwil. Znów ekscesy i Avanti, misia z tym. Jak go nie znosi, się wyżali koleżance. I to był błąd, bo ona ma na misia chrapkę. Za bramę fon i na życie płaci piątkę. Nic więcej nie dostanie, wszystko misiu ma na matkę. Samo życie po prostu, znowu przewrotna sytuacja, no ale obróciło się w jakiś sposób, że jednak wszyscy wokół są fałszywi, bardzo podłe, śliskie środowisko i
No i co? I nie za fajnie, nie? Już nie za fajnie w tym życiu, a miało być tak kolorowo, miało być tak wesoło, miało być tak zabawnie, a zrobiło się szaro, smutno, do dupy, a to jeszcze pewnie nie koniec. No ale cóż, życie uczy wyobraźni, nie? Jest tutaj zdecydowanie bardzo obrazowo pokazane, do czego prowadzą takie właśnie takie kierowanie się instynktem bardzo, takie bardzo pobieżne patrzenie na to, co jest dla nas korzystne, a co nie, bardzo przez różowe okulary często. Mądry Kenke, znowu dostaję to, co chciałem dostać, nawet się nie spodziewałem, że możemy dostać taki numer, także no, szacun, słuchamy dalej. Gramofon i na życie płaci piątkę, nic więcej nie dostanie, wszystko misiu ma na matkę. Dzieciaki wolą iść do taty, bo ma kłada i konsolę, ona wynajmuje kwadrat i pijana patrzy z okien. Może jej się przytrafiły dwa romanse zamiejscowe, bo miejscowi boją się, że miś się dowie. Refleksji nic, może czasem max przebłyski, że los miał kły, bo kręciły tylko wilki. I chodzi zła, patrząc się na szczęście innych, jak ta rodzinka z tej kajenki, wszyscy tacy śliczni. Ej, ale te wersy o tych kłach to są po prostu mocarne rzeczy. Panie Kenke, piękna sprawa, nie? To jest tak, że jak właśnie jakieś burzliwe życie kręci, to finalnie człowiek dostanie rykoszetem. To nie jest jakiś po prostu, to nie jest niefart, to nie jest coś, że w jakiś sposób zawsze, znaczy okej, okay, rozumiem, czasem jakaś niesprawiedliwość pojawia się w życiu, to nie jest tak, że można to uogólnić, nie? Czasem bardzo dobre pewnie osoby dostają po dupie od życia, natomiast no gdzieś takie zwiększanie sobie szans na to, że się dostanie ten wpierdol, to nie jest jednak coś rozważnego, że jednak ta przezorność czasem byłaby zdecydowanie lepsza. Kierowanie się nieco innymi wartościami być może sprawiłoby, że taka sytuacja by się nie wydarzyła finalnie. No i cóż, no i co? I kład jest ważniejszy i co? Kilka koła jest ważniejsze niż relacja z dzieckiem i tak naprawdę wszystko w życiu się sypie, nie jest kolorowo. Zasypuje się to alko albo jakimiś innymi rzeczami, relacjami. Człowiek tak stara się po prostu coraz bardziej zasypać coraz większą dziurę. Bardzo łatwo się w tym zatracić, nie? I wtedy naprawdę może się to urwać. Zresztą to jest cała masa historii, nawet jak ktoś nie zna takich historii gdzieś z otoczenia, bliższego, dalszego, no to jest cała masa filmów, które pokazują ten upadek, z czego coś może wynikać i jak to się czasem może tragicznie kończyć, nie? Także no tutaj Kenke też jest postacią, która naprawdę w takim newralgicznym momencie sam nawijał o tym chyba w jakimś wywiadzie, że ze strachu bardziej, że on się ogarnął dlatego, że się bał, że spierdoli jedyną szansę w życiu na to, że po prostu ta kariera, że ten rap i tak dalej, w ten sposób bardzo upraszczając. I w sumie motywacja taka na zasadzie strachu w pierwszej kolejności jest dobra w zasadzie. Ja pamiętam, że jak miałem taką jedną chyba największą porażkę, uważałem ją w życiu za po prostu coś takiego no mega niemiłego, tak się mocno zawiodłem na sobie, no to przez długi czas, kiedy starałem się jakoś budować na nowo albo rozwijać do obecnego poziomu, z którego w sumie jestem zadowolony, ale to jeszcze wiem, że nie jest koniec, ale właśnie w pierwszej kolejności przez pierwsze ileś miesięcy moją motywacją było, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, w jakiej byłem. Żeby nie musieć znowu na przykład pracować w miejscu, w którym pracowałem, albo nie mieć jakiejś takiej sytuacji często bez wyjścia, albo gdzie kasy było mało i tak dalej. Że źle to było rozegrane i w pierwszej kolejności strach przed taką dupą życiową sprawiał, że się człowiek motywował, żeby się rozwijać, nie? I później gdzieś dopiero zaczęło się trochę motywować tymi lepszymi rzeczami, kiedy człowiek już wyszedł z tego takiego bagna, podbudował sobie trochę fundamentu. Ale no właśnie ten strach, czasem to jest ważne, żeby tak lepiej chyba dostać taką bombę od razu, taką potężną bombę od razu, jakąś kumulację po prostu, nieszczęść i móc się z tego wykaraskać, niż być taką gotowaną żabą, że tutaj widzicie, w tej sytuacji mamy tak po prostu krok po kroku, pomalutku coś się sypie. To nie jest tak, że wszystko się rozwaliło w moment, tylko to się po prostu przez lata gdzieś psuło, gniło. I wtedy człowiek nie zauważa, nie? Jak bardzo po prostu jego początkowa pozycja, a obecna pozycja, jak to się różni, nie? Więc no, to też może czasem taki kumulacyjny wpierdol jest błogosławieństwem. Może tak, może nie. Dobra, dosłuchajmy do końca. Się mądrze za bardzo. Jak ta rodzinka z tej kajenki, wszyscy tacy śliczni. Karol? Ona ma krótkie przerwy, no bo ma mało czasu. Ona ma duży przebieg,
dlatego mało w parku. Ona to jest trofeum, ale dla zarobasów. Wtedy wybrała drogę, to teraz płaci za nią. No i mamy to za sobą, mamy też tutaj te przewrotne zakończenie. Bardzo spoko, podoba mi się to, jak to zostało rozegrane. Jest to w jakiś sposób przestroga, choć nikt, kto gdzieś kieruje się takimi różnymi bodźcami w swoim życiu, raczej nie jest zdolny na tym etapie wybierania tych wszystkich rzeczy do refleksji. Dopiero później może przyjść ta refleksja, no takie życie. Ale bardzo mocny numer, storytelling top. Nie wiem, czy na przykład w kategorii storytelling tego roku, czy było cokolwiek, co miałoby podjazd do tego, więc będziemy dalej badać, śledzić. Pewex był badany. Kolejny numer to jest numer pod tytułem Brudne myśli i gościnnie Grizzly, ale dawno go nie słyszałem. No dobra, to sprawdźmy sobie go, a wy dajcie znać, co myślicie o tym numerze. Właśnie mocny bardzo ten numer, kurczę, ultra pisze odnośnie właśnie trofeum. To prawda, bardzo, bardzo, bardzo. Treściowo myślę, że esencja, nie? Nie oczywiście, ale po prostu skłania do turborefleksji już jak się tak spojrzy na to z boku. Brudne myśli, badamy kolejny numer. Ona w głowie brudne myśli, a ja czyste dłonie. Ty nawet nie z kimś innym, wiem, że myśli o mnie. Znowu będzie czegoś chciała, ale co to tonie? Na pewno tonie, ty to spokojnie. Ona w głowie brudne myśli, a ja czyste dłonie. Ty nawet nie z kimś innym, wiem, że myśli o mnie. Znowu będzie czegoś chciała, ale co to tonie? Na pewno tonie, ty to spokojnie. Brudne myśli, ale trzyma fason. Kiedy kęki jej się przyśni, nie wyczyści Dyson. Chce życia z bajki, ale nie jest łatwo. Za dużo jej nakładli kiedyś tata z matką. Wokół ciebie tylu chłopców, ale żaden z nich jak Kiki. Tylko krążą bankomacą, orbitują jak Starlinki. Ty byś chciała wyższy status, bo się z góry lepiej widzi. Ale wchodzisz im na plecy, garbisz, potem tak chodzą krzywi. Okej, dobrze, no mamy tutaj też bardzo ciekawe refleksje odnośnie takiego case'u ludzi. Bardzo dużo jest tutaj takich rysów psychologicznych. Tutaj akurat taka sytuacja, gdzie ktoś po prostu za dużo dostał, nakładzione za dużo miał gdzieś w dzieciństwie przez rodziców i teraz tak naprawdę trudno w jakiś sposób zaspokoić te oczekiwania od życia, nie? To chyba jest ten case, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Bardzo spoko tutaj rozpoczyna ten numer Grizzly, który w sumie nie jest takim Grizzlym, którego ja się spodziewałem. Gdzieś jeszcze z czasów East West Rockers, po prostu trochę inny ten przelot mam w głowie, ale dobrze, tutaj bardzo stylowo, bardzo subtelnie wjechał i myślę, że będzie uzupełniał ten numer ładnie. Przestrzeń jest w tym refrenie. No dobrze, mamy więcej widzów niż Konon? O kurcze, no to nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że też streamuję, no ale wiadomo, nie jest łatwo w tym świecie. Słuchamy dalej w takim razie. Ty garbisz, potem tak chodzą krzywi. Jeżeli chcesz się w życiu wzbić, to ci sprzedam tipa. Staraj się na siebie licz, bo nie wystarczy ci pan. Bym zapomniał, powiedz koleżanko, z oburzenia trzeba głośniej krzyczeć, żeby nie być kurwa cicho. Okej, no i widzicie, i tutaj kolejna bardzo taka chamska uwaga, ale no jakże treściwa, jakże ważna, że jednak warto, kiedy ma się oczekiwania wobec świata, oczekiwania wobec innych, wypadałoby mieć jakieś rzeczy w sobie reprezentatywne, jakieś wartości, jakieś coś takiego, co sprawia, że jest w nas właśnie wartość, jakieś pasje, jakieś zainteresowania, jakieś przekonania choćby, po prostu no, żeby to nie było tak, że się po prostu papla jak człowiek, który w sumie to mógłby być równie dobrze, nie ma nic do przekazania naprawdę światu. Są tacy ludzie, którzy po prostu, no nie da się z nimi porozmawiać. Ich jedyną wartością jest to, jak wyglądają, albo w co są ubrani, albo czym jeżdżą, albo nie wiem, albo właśnie, że mają jakiś organ, bądź nie mają, o czym tutaj wspomniał Kękę. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Nienawidzę po prostu udawać, że... W sensie ja jestem bardzo niemiły dla takich ludzi po prostu, bo widzę ten brak potencjału. Wiem, że wtedy to ja wychodzę na buca, no ale tutaj Kękę też wychodzi na buca troszeczkę, ale to jest uzasadnione. Uzasadnione to jest. Trzeba czasem komuś tak szorstko powiedzieć, że no kurwa, ogarnij się, tak? Masz w sobie tyle potencjału, człowieku.
miej zdanie na jakiś temat, choćby trochę. Ja wiem, że nie musimy być alfą i omegą zawsze, ale wypowiedzieć się na jakiś temat tak pobieżnie, wydaje mi się, że każdy jest w stanie, jak ma takie ogólne pojęcie o świecie choćby. No ale oczywiście łatwiej się opakować w marki, w płeć, w wygląd, w jakieś z dupy rzeczy po prostu, no. I fajnie, że tutaj jest to poruszane. Żarko, z oburzenia trzeba głośniej krzyczeć, żeby nie być kurwa cicho. Ona w głowie dobre myśli, a ja czyste dłonie. Ty nawet jest z kimś innym, wiem, że myśli o mnie. Znowu będzie czegoś chciała, ale co to to nie? Na pewno to nie, tylko spokojnie. Ona w głowie dobre myśli, a ja czyste dłonie. Ty nawet jest z kimś innym, wiem, że myśli o mnie. Znowu będzie czegoś chciała, ale co to to nie? Na pewno to nie, tylko spokojnie. Ledwo obrączka zdjęta, już mi piszą na maila. Nie wynajmu chcą a kwadratów i nie piechoty, a merca. Jestem wolny, lecz nie popędzaj, mam co robić, nie chcę zajęcia. Moja ksywa to leniwy lekarz, bo bardzo rzadko pacjentka. Okej, no i widzicie, tutaj właśnie ten case po rozwodzie. Jak wygląda życie takiego Kękiego? Rozchwytywane, ale w zasadzie no to nie jest tak, że to jest rozchwytywanie Kękiego, to jest rozchwytywanie jego pozycji, pieniędzy i sławy w jakiś sposób i no łapanie się na to byłoby bardzo, bardzo krótkowzroczne, no także dobrze, że Kęki tak to właśnie zauważa, to jest rozważne, należy się szacunek za to, no a z drugiej strony często właśnie tak te układy wyglądają, nie, że jak jest sobie jakiś właśnie troszeczkę dojrzały pan, żeby nie powiedzieć starszy, żeby się pan Kękę nie obraził, no to właśnie głównie to co sobie wypracował, ta jego pozycja jest w sumie ważniejsza niż on. Czy to jest smutne, czy nie? Nie wiem. Niektórym to odpowiada, bo kupują sobie za to młodość, albo po prostu wygląd, albo kogoś, kto nie ma zdania na żaden temat i nie będzie się spierał. I tak to życie gdzieś się toczy, nie? Od spadku do spadku i tak dalej. Ale no, czy to jest najlepsza opcja na szczęście? Chyba nie. Nie wiem. Także no właśnie... Te wymogi, nie? Że nie spacer, tylko autkiem, nie to, tylko coś tam, tutaj jakaś marka konkretna, tutaj jakiś status, od razu takie oczekiwania, że jak ktoś jest po prostu majętny, to z automatu oczekuje się od niego, w zasadzie kurczę rozumiem te dziewczyny, ale bo tak działa ten świat, ale to jest totalnie dziwna sytuacja, totalnie dziwna sytuacja. Siemano dowód, siemano wszystkim, dajcie znać co wy myślicie o tym. I jakie są wasze rozkminy, bo ja się tutaj dzielę jakimiś spojrzeniami na życie. W ogóle bardzo dużo wątków jest na tym albumie już teraz i dużo takich case'ów po prostu życiowych, mniej lub bardziej, które no są do skomentowania, do porozkminiania. Jak to w sumie się myśli o tym? Podoba mi się to w tym albumie. Bardzo rzadko pacjentka, mogą dzwonić, nie odbiorę, mogą pisać, nie odczytam. Nie znalazłem na śmietniku i nie szukam po śmietnikach. Z tobą spanie Schrödingera, każdy spał, nikt nie zasypiał, może rządzić na tym. Ale my to inna liga. O, no i tutaj oddzielenie się w jakiś sposób od takich standardów, od takich po prostu przyziemnych, bardzo krótkowzrocznych relacji. No, człowiek się powinien szanować w jakiś sposób. Jest taki problem, nie? Że są takie osoby, które bardzo właśnie są takie, że każdy, kto się nimi zainteresuje, to od razu one tam lecą po prostu zachwycone. Mam wrażenie, że to jest taki brak miłości do siebie, jakiejś miłości własnej, albo po prostu brak takiej, nie wiem, takiej uwagi ze strony czy otoczenia, czy rodziny, czy kogokolwiek, takiego braku spełnienia i wtedy po prostu człowiek się faszeruje tą atencją. Choćby to była atencja najbardziej banalna, jakaś po prostu i wtórna i przekazywana każdemu w koło, no a jednak no nie ma w tym wartości finalnie, także no doceniam takie przekminy, doceniam panie Kękę, jaki pan jest mądry. To jest po prostu niebywałe, że raper może być tak po prostu życiowo rozważny, jak tutaj mamy te nawijki całe. No dobrze. Dzięki Skibidi za obserwację. Dzięki. W środę o 18 na ty są przeglądy podziemia. Dokładnie tak. Skibidi w środę o 18 na ty. Widzę, że odkryliście dźwięki z powrotem, także cieszę się bardzo. Zawsze w takich momentach najbardziej rozkminionych, kiedy chcę coś powiedzieć, pojawia się jakieś he albo te inne dźwięki. No muszę z tym żyć. Sam to wgrałem wam, żebyście mieli fan. Lecimy dalej. Może rządzić na Tinderach, ale my to inna liga. Chcesz biznesmena, to zdradzę ci sekret. Każdy z nas liczy i to całkiem nieźle. Każdy z nas liczy.
coś jest łatwe, to żaden biznes. I ode mnie to już chyba tyle, resztę powie ci mu człowiek. Ona powie trudne myśli, a ja czyste dłonie. Ty nawet nie z kimś innym, wiem, że myśli o mnie. Znowu będzie czegoś chciała, ale co to to nie? Na pewno to nie, tylko spokojnie. Ona powie trudne myśli, a ja czyste dłonie. Ty nawet nie z kimś innym, wiem, że myśli o mnie. Znowu będzie czegoś chciała, ale co to to nie? Na pewno to nie, tylko spokojnie. No i mamy to za sobą. I trzeci numer, i trzeci mądry numer. Trzeci, w którym jest treść, trzeci, w którym jest głębia, trzeci, w którym jest jakiś morał po prostu, jakaś refleksja, mądrość Kenkiego dojrzałego na nas spływa. Piękna sprawa to jest po prostu. A jednocześnie jest to osobiste tak bardzo, tak ujmujące. No, nie zasługujemy chyba jako ludzie, albo jako słuchacze rapu w Polsce na takiego rapera jak Kenkę. Wydaje mi się, że zasługujemy bardziej na rapującą Mariannę Schreiber, tak patrząc po tym, co się dzieje w tej rzeczywistości przedziwnej. No ale na szczęście mamy Kenkę, głupi ma szczęście czasem, więc cieszmy się, że on tutaj jest, że po prostu dzieli się z nami tymi przemyśleniami. Teraz sprawdzimy sobie numer pod tytułem Nowy Design i gościnnie jest tutaj Jonathan, więc sprawdzimy sobie, jak to połączenie wypadło. Ken broni się nawijką, oczywiście. Refrenik top, wkurzają drillowe bity w każdej nucie praktycznie. Czy ja wiem, oswoiłem się z tym. Czy one są takie drillowe najbardziej na świecie, to też nie wiem. Poza tym Kenkę przełamuje te konwencje właśnie tym, że ma treść, a nie nawija o tym, że jest jakimś gangusem po prostu i łazi z klamką i buja się w kominiarkach gdzieś tam po prostu, jak jakieś po prostu postaci z GM2L na przykład. He, 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 he. No dobra, ale możemy lecieć dalej. Nie mogłem się powstrzymać. Nowy design, odpalamy. To nie Warszawa, chociaż Polska centralna i płynie tutaj czas trochę wolniej. Może ona zawsze chciała do światła, bo czuła się w nim tak swobodnie. Dobrze, małe miasto ją męczy i dusi, duże miasto ją nęci i kusi. Jest samotna, dlatego ciągle pędzi do ludzi, to ją kręci jak Fendi i Gucci. Ona jeszcze nie wie, lecz wkrótce się dowie, że zmieni coś w sobie. To nie jest takie proste, co ty. Nie pomoże w tym adres przy metrze, ani chłopiec miejscowy, ani iPhone nowy. No dobra, wydaje mi się w ogóle, bo tutaj jest kolejny numer, gdzie Kenkę nawija trochę o ludziach. I tak jak mieliśmy tutaj właśnie trofeum, gdzie było właśnie o jednym takim typie szczególnie, później brudne myśli, teraz mamy trzeci numer, gdzie znowu jest nawijane o kimś. I wydaje mi się, że jak Kenkę sobie przerobił, w sensie jak już jest po rozstaniu, nie, człowiek, to tak mniej rzeczy go rozprasza gdzieś i może sobie tak po prostu chodzić sam, usiąść sam i tak obczajać rzeczywistość, obczajać ludzi po prostu. Staje się człowiek takim narratorem po prostu. Takim gościem, który nie uczestniczy w tym życiu, tylko bada ludzi, obserwuje. I sobie później z tej dżungli, tutaj tak się ktoś zachowuje, tutaj tak się ktoś zachowuje, o, a tutaj ktoś jeszcze inaczej. I tworzą się jakieś gatunki po prostu. I tak naturalnie gdzieś to wjeżdża. Ja już od dawna nie mam możliwości. Znaczy, mam w sobie takiego obserwatora, bardzo lubię obserwować ludzi, szczególnie kiedyś na jakichś dyskotekach, klubach potrafiłem tak usiąść sobie po prostu z pszczajki i tak obserwować te gody całe. Świetna rozrywka, polecam, szczególnie jak człowiek jest w miarę świadomy i wtedy rozkminia to tak bardzo. Natomiast no nie mam tak, że teraz mam tak dużo okazji do tego, żeby gdzieś tak sobie po prostu z pszczajki badać, ale no tak, Kenki socjolog trochę, taki kurczę ma w sobie takie coś. Jakby po prostu roznosił rentę po jakiejś wsi, to znałby po prostu, kto jest kim, kto jak zareaguje, komu jaki tutaj żarcik powiedzieć, tu jak podjazd zrobić pod jakiś temat, wszystko by wiedział. To jest coś jednak bardzo, bardzo wartościowego u człowieka. Też sobie lubię ludzi pooglądać. No ogólnie ludzie są za darmo. Za zwierzęta egzotyczne trzeba płacić, a ludzie są wszędzie. Nie przegradza żadna bariera, no chyba, że patrzycie w stronę Białorusi, ale ogólnie, no wszystko jest za darmo i nikt was nie rzuca zazwyczaj nożami, zazwyczaj, chyba, że patrzycie w stronę Białorusi,
Ale to już inny temat. No dobra, to w takim razie posłuchajmy dalej. Ciekawy jest w ogóle ten case opowiadania o ludziach. Nie pomoże w tym adres przy mecze, ani chłopiec miejscowy, ani iPhone nowy. A wieczorami w koszykach rzuca zdjęcie i pisze koleżance, weź przyjedź. Tu jest świetnie i kocham to życie, ale sama nie wierzy w co pisze. Nowy styl, nowy design, ale ty w sercu masz ten sam czer. Nie tak łatwo opisać, czemu mimo zmian ciągle jest ci źle. Nowy styl, nowy design, ale ty w sercu masz ten sam czer. Nie tak łatwo opisać, czemu mimo zmian ciągle jest ci źle. No dobra, tutaj ten przelot refrenowy Jonatana, czy mi to jakoś mocno odpowiada? Trochę ta manierka chyba nie jest w moim klimacie, ale zobaczymy, dajmy jeszcze szansę temu numerowi. Jonatan, bardzo przyjemny refren, pisze ultra. Okej, ja się chyba do niego przekonam z każdym kolejnym odsłuchem, że to jeszcze przyjdzie. Na razie z tych wszystkich numerów, które tutaj badamy, to ten chyba na mnie robi najmniej wrażenia, jest taki najmniej wnikliwy, jeśli chodzi o treść. Też musiałem się oswajać, pisze ultra. Oho, czyli tak właśnie będzie. Nie pomoże tu tłoczna Warszawa, jak samotność czuje się w środku. Nie pomoże też kolejny awans i tak dalej, czuję się gorszą. Miłość od kogoś nie sprawi, że czuję się piękna, jak sprawi to tylko na chwilę. Musisz znaleźć to wszystko gdzieś w sobie, bo co jeśli miłość przeminie? Dlatego takie ważne, by wyrwać te ciernie, ranią nam serce i siedzą nam w duszach. Jak to zrobić, jak tylko się dowiem, to powiem, bo nadal sam szukam. Nowy styl. O, i tutaj bardzo ciekawa refleksja odnośnie tego, nie? Że jednak właśnie tak człowiek sobie faszeruje się tymi wszystkimi rzeczami, tak próbuje, że tutaj trochę rzeczami, trochę błyskotkami, trochę właśnie jakimiś relacjami z ludźmi, no ale nie da się tak po prostu z zewnątrz tego szczęścia po prostu uzyskać tak na stałe, że to wszystko są takie rzeczy na chwilę, nie? Chwila jest spoko i później znowu gdzieś wjeżdża ten smutek, albo może nawet nie smutek, tylko takie, no po prostu, że się człowiek źle czuje sam ze sobą, nie? I gdzieś jak człowiek tego w sobie nie odnajdzie, nie powyrzuca tych wszystkich cierni, jak tutaj było nawijane, i jakoś nie polubi siebie, nie pokocha siebie, to nie da się tego zrobić. A jak to zrobić? Kurczę, nie wiem, czy ja mam na to odpowiedź. Wydaje mi się, że kiedyś byłem bardziej nieszczęśliwy. Że teraz jest okej, nie? Ale to, czy jest na to jakaś recepta? Czy to da się tak jakoś w ogóle opisać? Jak to powinno wyglądać, ten cały proces? Trudno mi teraz powiedzieć. No ale rzeczywiście, kiedyś tak jakby ten smutek był bardziej obecny, nie? Może trochę trzeba wgrać w siebie takiego prostego człowieka, trzeba mieć kogoś też obok siebie, ale no to nie bierze się z zewnątrz, tylko to jest jakieś takie... No trzeba mieć po prostu w sobie, trzeba po prostu... Nie wiem, gadam głupoty. I tak wam nie dam żadnej recepty na to, bo nie jestem wami. Letniaczek, nie mój lot. Niby letniaczek, ale temat jest bardzo ważny, nie? To jest taki lekki brzmieniowo numer, ale właśnie o takim odnajdywaniu siebie, o takim polubywaniu siebie bardziej. Polubieniu siebie? Można mówić polubywaniu? Nie wiem. Powinienem wiedzieć po dziennikarstwie, ale cóż, no, jestem na Twitchu, a nie w radiu. Tomek, jaka jest twoja mądrość na dziś? Moja mądrość na dziś jest taka, że za późno słuchamy tego albumu zdecydowanie, że ja powinienem go słuchać od razu po premierze, ale no niestety nie miałem takiej okazji i musiałem po prostu męczyć się w życiu bez tego, a będę sobie jej słuchał, fajna jest. Do tej pory. Posłuchajmy dalej. Powiem to powiem, bo nadal sam szukam. Nowy styl, nowy design. Nowy styl, nowy design. Ale ty w sercu masz ten sam czer, nie tak łatwo opisać. Nie tak łatwo opisać. Czemu mimo zmian ciągle jest ci źle? Nowy styl, nowy design. Nowy styl, nowy design. Ale ty w sercu masz ten sam. No i tutaj jeszcze właśnie ten kękę, który wjeżdża tak jakby z tymi dopowiadanymi zdaniami, powtarzanymi po prostu, no bardzo, bardzo, bardzo jest to już na granicy dobrego smaku, ale tutaj wiadomo, też jest dystans w jakiś sposób, bawienie się formą, więc no gdyby nie to, to by było mało zjadliwe pewnie. Dobrze. Czy jakieś więcej mądrości? Chyba nie, posłuchajmy sobie do końca. Jeszcze trochę ten numer trwa w ogóle, popatrzcie, te numery na dzisiejsze standardy są dość treściwe. Bardzo powoli nam to idzie, bo przy każdym jest o czym rozmawiać sobie. Nowy rok, nowe plany, ciągłe zmiany, nie wiesz czemu jest ci źle. Znowu nowy on, nowe dramy, gonisz gwiazdy, nie wiesz czemu jest ci źle. Nowy styl, nowy design, nowy styl, nowy design. Ale ty w sercu masz ten sam cier, nie tak łatwo opisać. Nie tak łatwo opisać. Czemu mimo zmian ciągle jest ci źle. Nowy styl, nowy design. Nowy styl,
Ciekawy numer, ale chyba nadal, nawet przy docenieniu właśnie tej wartości w tym wszystkim, tej treści, to jest chyba numer, który najmniej jakoś tak mi siadł. Może przez tą właśnie lekkość, może przez ten refren, do którego jeszcze muszę się przyzwyczaić, i tą końcówkę Jonathana również, która no fajna jest, urozmaica ten numer, tylko po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia. Kenke Chora Głowa i gościnnie Wad Stoja, to jest ciekawy tutaj też po prostu case, ciekawe połączenie, Wad Stoja i Kenke. Wad Stoja będzie nawijał o jakichś po prostu banalnych rzeczach o imprezie, a Kenke pewnie nawijał o tym, że ma chorą głowę. Sprawdźmy, czy tak jest, czy nie. Mam nadzieję, że trochę mnie to zaskoczy. Budzi mnie, a w nocy 4:01, nie mogę spać, nie wiem co robić, chociaż znam ją tyle już lat, znowu przychodzi, kręci ją, że czuję mu strach, przy poduszce siada mi, w łóżku siada mi, głupstwa gada mi, ona to 400 koni, 5-3 do setki, kiedy do niej mówię zwolnij, wtedy ona mówi depnij. Ona to krótki oddech, ból, lubi gdy wchodzą nerwy. Ona to gramy, kreski, bledki, ona to pokłady presji. Ona to na poboczu zniczta, ale jest magnifika. Tyle lat w rapach, słucham wciąż paka, ona to trap music. Lubię pomyśleć, lubię się wahać, ona chce wszystko w mig. Czekam na to, co mi los da, podnóż jak owca, ona to włóka dzik. Okej, no i tutaj tak bardzo, bardzo długie wprowadzenie dostajemy Kenkiego, więc to też jest dobre na pewno, że tak nas próbuje wplątać w ten numer i gdzieś się w tym zatapiamy i nagle dostaniemy po prostu taki moment zwrotny, wyjaśnienie metafor, ogólnie spoko patent na numer, że to jest tak budowane właśnie odnośnie tej chorej głowy. No dobrze, czy wy coś piszecie? Takie mądrości, Kerten, przy odsłuchu Kenke, no naprawdę po prostu, weź się zastanów po prostu, no weź się zastanów, człowieku, naprawdę. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Dobrze mi się tego słucha, tylko zaczyna mi się robić gorąco trochę. Za gorąco. Ale tu już kwestia temperatury. Popatrzę sobie, jak to dalej wygląda. No i co? Odpalmy. Ona mi każe dźwigać, nawet kiedy lekarz dawno kazał przestać. Szaleństwo po niej widać, życie dzięki wieki nie pozwala przerwać. Podkręca mnie jej siła, tyle lat życie mi już kieruje. Chciałem coś bez niej czuć, nie czuję i chciałem tak żyć, nie umiem. Mam chory łeb, hands up. To nie rozwiąże z pięć i tych spraw. Od rana gdzieś nosi mnie w świat, szukam drogi. Ciekawy ten refren, ale na razie mnie nie przekonuje. Gdzieś widziałem w ogóle, jak ktoś udostępniał ten numer i się trochę chyba tym jarał. Czy ja tak bardzo jakoś bym był niesiony tym numerem? Chyba raczej nie. Rozumiem, nie, że ten właśnie to zderzenie się ze swoją głową, taka walka z samym sobą tak naprawdę pod wieloma względami, bardzo irracjonalna często. Ale czy to aż tak bardzo mi siada i ten refren Wad Stoi tutaj jest taki kurczę powalający? Chyba nie, to jest taki numer wypełniać, jeśli chodzi o płytkę. Jesteśmy gdzieś w środku tracklisty, więc właśnie takie rzeczy jak te brudne myśli, nie, jak ten nowy design bardziej i ta chora głowa, no po tym pełnym obrazie z Żabsonem, który był w sumie ciekawym numerem bardzo wyrazistym. Tak podsumowując, no tutaj już nie ma takiego efektu wow. Zobaczymy jak ten numer z gipsem za chwilę. Chora głowa, moja podświadomość chcę sformatować i się czuć tak błogo w tej świadomości. Nierosne linie wojdę do miłości tak bezwarunkowo. Odpuściłem pośpię, jeszcze sobie zwolnię. Biorę życie mocniej na dobre i złe. Siła czy moc, czy dzień czy noc. Ty ze mną chodź, za krokiem krok do nieba. Do dłoni dłoń, w tym tańcu to spokojny wzrok. Nic mówić nie trzeba, nie, nic mówić nie trzeba, nie, nic mówić nie trzeba. To nie rozwiąże zdjęć i tych spraw. Ogólnie spoko, tylko ta gościnka waca mi tutaj, no jakoś nie wiem, nie sprawia, że ten numer jest lepszy moim zdaniem nadal. Taki temat trochę bardziej wnikliwie jednak poruszony przez Kenkiego, a tutaj Wad tak bardzo przypłynął po nim. Bardzo tak, bardzo po powierzchni.
ani ta zwrota jakoś dużo nie dodaje, ani nie urozmaica, plus ten taki przeciągany po prostu refren też, muszę się chyba do tego jeszcze przekonać. Na razie w porównaniu do tych pierwszych kilku numerów, które dostaliśmy, to ten wydaje się dość bladziutki jak dla mnie. Gips bardzo jak Gips, pisze Ultra, to będziemy mogli to zweryfikować. Właśnie, piszcie jak wam siada ten numer, czy on jest dobry, czy ja się mylę, czy po prostu też myślicie, że jest taki... taki se, co najwyżej. Od rana gdzieś nosi mnie w świat, szukam drogi, to pali, boli, muszę iść tam. Mam chory łeb, headshot, to nie rozwiąże z pięć i tych spraw. Od rana gdzieś nosi mnie w świat, szukam drogi, to pali, boli, muszę iść tam. Dobra, zanim tutaj przejdziemy do tego, to chyba co, czas podsumować. Zaczyna się powoli zamułka. Refren waca spoko, ale zwrota psuje, pisze Kerten. Ten refren też jeszcze, no po prostu nie powala aż tak bardzo. Chyba najbardziej do tej pory siedziały mi te numery solowe bardzo. Czyli, a nie, nie ma tutaj solowych, dużo jest tak naprawdę. No mgnąłem tylko raz, powiedzmy, że jest solowy, gdyby nie Jaś. No i mamy tutaj trofeum, no i brudne myśli. To trudno je przebić. No i ten nowy design też był w sumie okej, ale bez jakiegoś sału. Sprawdzimy dalej, co się zadzieje. Ten numer z Wacem podejrzewam, że ja szybko o nim zapomnę i nic tam więcej z tego nie wyniknie. Będę raczej go skipował w przyszłości. Ile numerów przegapiłem? Kilka. Trudno mi teraz policzyć, Puchatos, ale fajnie, że jesteś. Lecimy w takim razie dalej. Tylko ciemność z Gipsem i później już tak naprawdę co? Coraz bliżej końca. Mamy raz, dwa, trzy, cztery numery do końca, w tym pełen obraz solo. Tam jest jakaś druga zwrota Kenke zamiast zwroty Żabsona, czy to jest po prostu krótszy numer? Jak to wygląda? A, jest chyba druga zwrota Żabsona. No dobra, rozkminimy to. Tylko ciemność w takim razie. Gubi mnie tylko ciemność, tam zobaczyłem swych oblicza dwa. Kusi deszcz, by na zewnątrz pokazać prawdzie, co mówi jej twarz. Jestem swym terapeutą, jedynym głosem, gdy zostaję sam. Ale nic już na pewno, ale wychowany tu, gdzie krzyż to droga. Jak uderzą w jeden, to drugi nadstaw. Zamiast walczyć, masz iść do Boga. Bez męskich wzorców, bez żadnych podstaw. Jednak się udało przeszusować intelektem obok wrogich postaw. Siły swojej nie przeszacować, ale się szanować. Czasem mówić zostaw o tak. Nagle masz opcje i nagle masz moc. Możesz ich niszczyć jak pragniesz. Możesz im dawać lub blokować sos. Stawać na drodze ich karier. Wolisz wybaczać czy hodować złość. Ja wolę ćwiczyć charakter. Łatwo słabym być i dobrym. Silnym i dobrym już nie jest najłatwiej, nie. Okej, dobrze. Na razie... też to jest taki numer wypełniacz. Dobrze ułożona jest ta tracklista, bo w środku zazwyczaj są takie numery, które gdzieś po prostu nie poniosłyby albumu, tylko gdzieś są po prostu no tak umieszczone, bo są. Ten Gips na początku ok, ale też bez jakiegoś powalenia. Wydaje mi się, że po prostu bez jakiegoś powalenia. No bez takiego efektu, że jestem położony po prostu jakimś potężnym numerem. Wydaje mi się, że po prostu wysoko poprzeczkę podnieśliśmy sobie tutaj na samym początku i teraz trudno jest non-stop mieć po prostu takie bomby, bomby, bomby i ciągle efekt zaskoczenia. To jest trudne i praktycznie nikt tak nie robi nawet. Więc te numery są nadal spoko bardzo, tylko że no, po tych bodźcach człowiek trochę dalej chciałby je dostać, dalej chciałby mieć jakieś dawki do zażywania. Tutaj tego nie ma już tak bardzo. Myślę, że przy kolejnych odsłuchach te numery takie właśnie w środku będą więcej zyskiwać. Nie jest najłatwiej, nie! Kupi mnie tylko ciemność, tam zobaczyłem swych oblicza dwa. Kusi deszcz, by na zewnątrz pokazać prawdzie, co mówi jej twarz. Jestem swym terapeutą, jedynym głosem, gdy zostaję sam. Ale nic już na pewno, ale kupi mnie tylko ciemność, tam zobaczyłem swych oblicza dwa. Kusi deszcz, by na zewnątrz pokazać prawdzie, co mówi jej fałsz. Jestem swym terapeutą, jedynym głosem, gdy zostaję sam. Ale nic już na pewno, ale. Być odrzuconym, ale nie odrzucać. Być zranionym, ale nadal ufać. W czarnym kotle swych brudnych uczuć. Ja nie chcę mieszać, daję temu opaść. No i tutaj wydaje mi się, że też ta tylko ciemność tytułowa, no to jest jednak dość istotne. Żeby utożsamić się z tym numerem jakoś bardzo, to trzeba w tej ciemności trochę być obecnie.
mi się nie wydaje, żebym w niej był. Więc mogę też w jakiś sposób no, nie łapać tego klimatu numeru i też mogę się jakoś z nim nie utożsamiać za bardzo i no, nie wpływa to na mnie aż tak bardzo. Nie mam takiej relacji z tym numerem aż bardzo zaawansowanej. Natomiast Carten pisze tutaj jeszcze coś takiego, że jak słuchasz bez singli, to zostały same takie wypełniacze. Dla mnie nie single równie mocne jak single, szczególnie Do Góry Głowa, pisze Black Angel z kolei. Dobrze. Chcecie Rusinę, Fałkiego i White Widow na Barczewo? No, zobaczymy, czy to się kiedyś wydarzy. Nie wiem, czy kiedyś będę chciała aż tak bardzo sobie po prostu popalić mosty, bo ci ludzie, którzy obserwowaliby to z boku w moim malutkim miasteczku, myślę, że zawału mogliby dostać z szaleństwa, które by tam się działo. No, ale wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak będą. Czy będą kolejne edycje? Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tego pana ściągnąć, choć to nie jest takie łatwe. No, ale zobaczymy. Może kiedyś będziemy tak potężnymi youtuberami, streamerami i będziemy mogli wtedy tak po prostu na telefon każdego sobie zapraszać. Byłoby cudnie. Ale pewnie wcześniej Giorgio otworzy pizzerię po wygraniu na automatach we wtorek. Także tak może być. Trzeba wierzyć. Lecimy dalej, tylko ciemność. No, na pewno numer dla tych, którzy właśnie są bliżej tej ciemności teraz. Ja nie chcę mieszać, daję temu opaść. Wybieram dobro, nie zło, nawet jeżeli kusi bardzo mnie. Odrzucam ciemność i mrok, idę po nowy dzień. A jak mi źle, szukam plastra. Czas rozliczeń teraz nastał. Chwila dobra jak każda. Tutaj fałsz pokona, tylko prawda. Mogą mówić dużo, lecz to wszystko bez znaczenia, bo wiem, serio było blisko, by noc znów porwała, zabrała gdzieś. Tego pana chodziło mi o Kękę i tego pana Puchatosa też. Tak, to jest tutaj cały case. Epka to już w ogóle totalny rozpierdziel i zjada i ma cały album główny. To jak wyjdzie Epka, to może się z nią zmierzymy, także obserwujcie tutaj, zostawiajcie wszystko i tak dalej, i tak dalej. No a ten numer, no, bardziej do takiego taplania się w mroku, nie? Więc ja jestem z dala od tego. Ja staram się gdzieś po prostu bronić przed takimi złymi emocjami. Może nawet je wypierać czasem. To podobno niezdrowe jest, ale na razie działa, więc tak średnio bym powiedział. Zresztą tutaj widzę, że tak, Kerten pisze, numery z gośćmi lecą na tym, że są z gośćmi. Takie najmocniejsze poszły na single i są jak są pomijane, to album mimo wszystko traci, bo zostały spokojniejsze do odsłuchu. Tak może być, rzeczywiście. 2 tygodnie po premierze ma epka wlecieć. No dobra, zobaczymy. Bo blisko by noc znów porwała, zabrała gdzieś. Kupi mnie tylko ciemność, tam zobaczyłem swe oblicza dwa. Kusi deszcz, by na zewnątrz pokazać prawdzie, co mówi jej fałsz. Jestem swym terapeutą, jedynym głosem, gdy zostaję sam. Ale nic już na pewno, ale. Kupi mnie tylko ciemność, tam zobaczyłem swe oblicza dwa. Kusi deszcz, by na zewnątrz pokazać prawdzie, co mówi jej fałsz. Jestem swym terapeutą, jedynym głosem, gdy zostaję sam. Ale nic już na pewno, ale. Okej, no dobra, mamy ten numer i co? I tutaj już tak naprawdę będzie jakieś takie outro, zakończenie, czy jeszcze Kękę gdzieś wpadnie? Chyba już nie, po prostu też jest dużo przestrzeni nabite w tym albumie gdzieś. No i też beat Gibbsa tutaj, więc Gibbs się świetnie na tym odnajduje, ale też przez to dostajemy takiego typowego, przewidywalnego trochę Gibbsa. No trochę różni się tym, że stonowane są bardziej tutaj te emocje. Ten wokal nie wybrzmiewa tak po prostu pełnie gdzieś, tylko w jakiś sposób... taki pełny sposób, tylko jest ten element stonowania tego mroku, tego czegoś, co ciągnie to jednak w dół. No i co? I od razu przechodzimy dalej, ale nadziei słowa oczywiście mieliśmy zbadane. Teraz numer, który mnie bardzo ciekawi, głównie ze względu na tą gościnkę Vixena, nie? Bo Kękę i Vixen to jest bardzo podobna przelotka. Długotrwała taka droga po prostu wieloletnia,
I u Kękę też trzeba było ileś lat i wiele poświęceń, żeby coś się udało w tym wszystkim. U Vixena tym bardziej jeszcze dłuższa ta droga po prostu. Na bicie mamy tutaj Leśnego też, więc mamy naszego przyjaciela z naszego serwera na Discordzie. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, brzmieć i tak dalej. Jak to połączenie Vixen Kękę tutaj zadziała? Tak sobie staram teraz przypomnieć ich połączenie z przeszłości. Czy było coś takiego, czy nie? Ja nie przypominam sobie teraz żadnego numeru wspólnego ich, więc zobaczymy. Głęboki oddech. Biorę sobie głęboki oddech. Wszystko było po coś najwidoczniej. Biorę sobie głęboki oddech. Wszystko było po coś najwidoczniej. Upadamy w mrok, by się podnieść. Noc zamieniam na dzień. No i tutaj tak naprawdę co słyszymy od Vixena, ta treść, nie? I też właśnie taka, to jest bardzo głębokie, jeśli chodzi o tą artykulację nadal, po prostu tyle przestrzeni, tyle wiary w tym i też taka historia, która no, kto jak nie Vixen mógłby coś takiego nawinąć, że to wszystko do tej pory było potrzebne, ta droga przez ciernie, te wszystkie potknięcia, te kłody pod nogami, te nieudane próby gdzieś, ciągle gdzieś coś było ciężko, coś było nie tak i w jakiś sposób ta cała droga była potrzebna najwidoczniej. Najwidoczniej upadamy w mrok, by się podnieść w noc. Znów zamieniam na dzień. Biorę sobie głęboki oddech. Wszystko było po coś najwidoczniej. Upadamy w mrok, by się podnieść w noc. Zamieniam na dzień. W żadne horoskopy, ale chyba czas mi sprzyja. Jadę w końcu z prawdą furą i mi całe miasto kiwa. Z moją wielką czarną chmurą się rozstałem dawno chyba. Czuję się jak miałbym zaraz świat zdobywać. Piszą do mnie, dawaj wuja, ratuj rapy. Dobra, weź im powiedz, wrócił Kęki i odkopał flow sprzed laty. Sukces mnie nie wykastrował, wciąż dojrzałość i zasady. Ciągle dobry, mocny, swojski, nic poza tym. Ej, no i bardzo ładne i trochę nostalgia, z drugiej strony właśnie no dostajemy nadal to wszystko, do czego Kękę nas przez lata przyzwyczaił, właśnie te zasady, ta dojrzałość, to wszystko jest bardzo takie proste, ale działa, nie? No i też jest jakimś takim dowodem na to, że warto ciągle gdzieś iść w tę drogę, gdzieś mimo tego, że czasem jest górka, czasem dołek. I no taka mądrość życiowa i myślę, że ten numer jest też taką podpórką, że jak jest źle, jak jest ciężko, to zawsze ta wiara w to, że jutro może będzie lepiej, ten głęboki oddech, takie uspokojenie, no i po prostu puszczenie sobie tego numeru może da nam na tyle siłę, że rzeczywiście jutro będzie dobrze. Jak nie będzie, no to może pojutrze i tak dalej, ta wytrwałość bardzo. Każdy kolejny krok, nie poddawać się i robić, może próbować trochę coś zmieniać, może trochę inaczej, może gdzieś tam właśnie, no różnie to podchodzi wszystko i zawsze kiedy mówię jakieś takie przekminy, dziękuję oczywiście. I co? Tutaj widzę, że co to jest cheer, co to jest cichutka, nie wiem co to jest, ale dzięki wielkie. Wytłumaczcie mi co to jest to na Twitchu, bo ja nie znam się na tym. Także lecimy dalej z odsłuchem. Nic poza tym. Czasy są heavy. Wszystko to poza. Słodka i pusta. W środku jak donut. Trochę z tym obok. Trochę też ponad. Dalej w tym sobą. Lecę z tym kozak. Trzeba było do trzydziestki spadać na dno, poznać życie i się 10 lat podnosić, że poczuć się jak dzisiaj. Bo inaczej coś smakuje, jeśli była pusta mycha. Najpierw bezdech, dzisiaj znowu chcę oddychać. Biorę sobie głęboki oddech. Wszystko było po coś najwidoczniej. Upadamy w mrok, by się podnieść w noc. Znów zamieniam na dzień. Biorę sobie głęboki oddech. Wszystko było po coś najwidoczniej. Upadamy w mrok, by się podnieść w noc. Znów zamieniam na dzień. No i piękny refrenik od Vixena, nie wiem czy tylko refren, czy też tutaj pojawi się jego zwrota, zaraz się dowiemy. Wiadomość na czacie wykorzystująca bitsy, okej. Okay. A skąd się to bierze? Jak to działa? W sensie po co to jest? Wytłumaczcie mi to, a ja za chwilę będę już wszystko wiedział, ja się dopiero uczę. Jeśli chodzi, okej, okay, dobra, i tutaj są jakieś rankingi, żeby znaleźć się na szczycie. Dobra, wszystko chyba będzie jasne, poczytam później o tym. No dobra, zobaczymy dalej. Zły czas by upaść był. Dzień dobry. Czas się podnieść. Dziś ona chodzi topless. Ale nie o to chodzi w ogóle.
Trzeba dojść do marzeń, yeah. Prawdziwych nie chować w kącie, yeah. Można mieć dom jak zamek, a być homeless. Znalazłem lek na wszystko. Dziś odhaczam cele z listy. Ja i znachor, weź głęboki wdech. Tu ziomek jak u internisty. Złap te fale, niech prowadzi instynkt. Bez zapałek, pożar z jednej iskry. Ale tutaj piękny zaśpiew, kurczę, wjechał, no i też właśnie tutaj ten topless gdzieś wątek wleciał, ale to nie o to chodzi, więc widzicie, takie różne rzeczy, o których nawijają tacy raperzy bardzo wtórni, właśnie jak to się fleksują ich życiem, że to, że tutaj furka, tutaj marki, tutaj dziewczyny i tak dalej, to finalnie no to nie, to jest tylko dodatek, nie, że tak naprawdę to jest dodatek do spełnienia, jakiś taki substytut, ale gdzieś ten kręgosłup tego wszystkiego, ten core, to jest zupełnie coś innego, to jest właśnie to spełnienie, to jest takie przekonanie, że hej, w końcu dałem radę, dotarłem gdzieś tą krętą drogą, w to miejsce, gdzie chciałem, to jest w tym najważniejsze i to sprawia najwięcej radości, a nie te wszystkie poboczne rzeczy, czy ludzie, czy tacy, wiecie, to jest wszystko takie bardzo, to teraz upraszczam, mam nadzieję, że nie zostanie to źle odebrane, że już tutaj przedmiotawiam ludzi i tak dalej. Spoko dogrywka, to prawda, Vixen bardzo ładnie, Vixen bardzo ze smakiem tutaj się dograł. Złap te fale, niech prowadzi instynkt, bez zapałek, patrz jak oczach ogień błyszczy. Biorę sobie głęboki oddech, wszystko było po coś najwidoczniej. Upadamy w mrok, by się podnieść, noc zamieniam na dzień, znów zamieniam na dzień. Biorę sobie głęboki oddech, wszystko było po coś najwidoczniej. Upadamy w mrok, by się podnieść, noc zamieniam na dzień, znów zamieniam na dzień. No i kto jak nie ten duet mógł właśnie o tym nawijać, o tym głębokim oddechu i o tym, że wszystko było po coś najwidoczniej. Dobrze mieć taką wiarę w to, że rzeczywiście tak jest. Też tutaj klimat, jeśli chodzi o ten beat, pomaga bardzo. Pięknie się to spaja i rzeczywiście głęboki oddech to jest jeden z takich bardziej wyrazistych numerów. Najwięcej spokoju z niego bije, takiej wiary w to, że po prostu trzeba robić swoje i w zgodzie ze sobą dalej iść gdzieś, nawet jeśli świat na razie nie oddaje tego poświęcenia całego, które się gdzieś tam wkłada. I kolejny numer, motywator, który zaraz może się pojawić, to Do Góry Głowa na bicie ADZ-a właśnie, więc zaraz sobie sprawdzimy, jak ten numer. Tak naprawdę to jest ostatni numer, którego, no, w którym nie wiem, czego się spodziewać, bo później pełen obraz i ta druga zwrota Kękę też może być ciekawa. Więc powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze nie wrzucę tutaj ankiety. Poczekam jeszcze z ankietą, także do tej pory możecie tutaj głosować na tej tymczasowej, ale zaraz wleci ankieta. Do góry głowa, badamy to. Co? Nie, no to na płytę wejdzie normalnie. Ja wiem, że nie pasuje, ale... Pasuje właśnie, może nie bitem, ale wiesz, ale... Kurde, jakby to powiedzieć? Nawet osobiście czy pokoleniowo to spinasz. Wiesz, o co chodzi? Aha. Będzie, jakoś będzie, wiesz. Zakładam dresy, zdejmuję biały garniak, kończę sesję. Zbiębiony z moim ziomem się żegnamy. W tym garniaku to mnie widzisz na plakatach w twoim mieście. A z tym ziomkiem ze 30 lat się znamy. Może 32, 3, 4. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo czas leci coraz szybciej pojebany. W 2002 w maju robił foty na koncercie. Wtedy pierwszym, dziś 500 już jest grany. Drugi kumpel mecena, spiliśmy razem wina. Parę lat liceum, taśma często się urywa. Na maturze byle zrobić i nas nie ma. Dziś kultura i uśmiecha się sędzina. Moi koledzy, biznesy, poważne interesy. Może nie każdy, ale część z nas. Po nas przyjdzie pokolenie naszych dzieci. I podobnie jak my wszystkich życi z krzesła. Posłuchaj dzieciak, chociaż jest jak jest, do góry głowa i zobaczysz, jeszcze się ułożysz życie. Albo ty wybierzesz drogę, albo cię wybierze droga. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. No i widzicie, i znowu motywator tak naprawdę, trochę takie podanie spokoju, bo jak się dorasta, to często człowiek nie wie w zasadzie, jak ten świat działa, jak to życie działa i ten cały system jest ułożony i jest dużo niepokoju, jest dużo strachu, stresu. I tak naprawdę z perspektywy już nieco bardziej dojrzałego ziomka, tak naprawdę no albo, znaczy
Kękę może łatwo mu mówić pewnie, chociaż ta droga była kręta, ale teraz jest w dość takiej pozycji komfortowej, powiedzmy, że zabezpieczony choćby finansowo, to jednak jest ważne, to nie jest ważne tylko u bogatych ludzi, natomiast cała reszta głównie schizuje się tymi rzeczami materialnymi, tym, że na coś nie starczy, że nie ma perspektyw, że nie można się spełnić, że ciągle jakaś eksploatująca praca i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ale siłą rzeczy, nie? Jak komuś... W sensie to jest tak, że lepiej dawać sobie szansę, nie? Lepiej gdzieś wybrać samemu tę drogę, niż czekać, aż droga wybierze, ale czasem i tak bywa, no i to też jest dobre, no. Nie ma jakichś jasnych rozwiązań, nie ma jednej porady, która by się sprawdziła i to jest chyba najfajniejsze w tym numerze. Teraz jedyny boom bap na albumie, teraz to pisze dowód. Fajny numer, w sensie jest w nim taka magia, jest w nim też taki spokój. Ten spokój chyba jest najważniejszy właśnie. I to też taki motywator, takie uspokojenie, że hej, będzie dobrze, ale w bardzo umiejętny sposób. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. Przyjdzie tak. Posłuchaj dzieciach, chociaż jest jak jest, do góry głowa i zobaczysz, jeszcze się ułoży życie. Albo ty wybierzesz drogę, albo cię wybierze droga. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. Nie wierzyłem, mordo, że się uda sukces odnieść. Miałem zdarte buty i porwane spodnie. Klucze od chałupy leżą gdzieś obok mnie. Dalej wrzucam chleb do zupy, kiedy jestem głodny. Przeszedł bunt, w ideały wiara też. Odkąd nie kieruje ciara, nagle w siebie wiara jest. Za ciebie nikt nie stara się, ty musisz starać się. Umarł dawno stary siara, za to nowy siara nie. Mamy rodziny, niektórzy nawet wnuki. Choć każdy kiedyś krzyczał, że koledzy ponad dupy. Minęły lata, każdy zaczął gniazdko mościć. Na mieście rzadziej gościć, dziś kanapy, a nie kluby. To ciebie czeka, chociaż dziś w to nie wierzysz. Co by nie było, raczej da się to przeżyć. Zmienisz pod siebie prawie wszystko na ziemi. I zobaczysz, że się prawie nic nie zmieni. Dobra, no i tutaj też jest taka klamra całej historii, wydaje mi się, że niby tak jak tutaj Kenka wspominał, że ten numer niby nie pasuje do konwencji albumu, do klimatu albumu, ale on właśnie świetnie zamyka całość i jest też takim kolejnym etapem, no bo tutaj dostajemy jakieś takie porady, podsumowania do tego etapu i zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy Kenka, gdzie teraz jego to życie poprowadzi, te kolejne ścieżki i tak dalej, co się jeszcze u niego wydarzy. No ale tutaj słychać to zaangażowanie, że on po prostu, on wszystko, o czym nawija, przeżył, on w to wierzy, to nie jest coś wymyślonego, to nie są porady na siłę, to wszystko jest bardzo naturalne, słychać to zaangażowanie, przekonanie o tym, to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze, że jest spójne z artystą i to tak po prostu do szpiku kości. Bardzo mi się to podoba. Na końcu odzyskujemy życie w tym albumie, po prostu takie przekonanie, taką pasję w tym wszystkim. Chociaż jest jak jest, do góry głowa i zobaczysz, jeszcze się ułoży życie. Albo ty wybierzesz drogę, albo cię wybierze droga. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. Daję. Posłuchaj dzieciak, chociaż jest jak jest, do góry głowa i zobaczysz, jeszcze się ułoży życie. Albo ty wybierzesz drogę, albo cię wybierze droga. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. Posłuchaj dzieciak, co by nie było, raczej da się to przeżyć. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Posłuchaj dzieciak, nie ma czasu na marzenia. Do góry głowa, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia. Posłuchaj dzieciak. No i tutaj właśnie to nawiązanie z tym, że właśnie, że albo ciebie znajdzie droga, albo ty znajdziesz drogę i tutaj właśnie nawiązanie do tego sokoła z przyszłości, to też jest bardzo, ale to bardzo dobre nawiązanie. No tak trochę jest, nie? To jest jednak taka sytuacja, że nie wiemy, która chwila, która rzecz, która nam się gdzieś podsunie, czy dziś, czy jutro, czy kiedykolwiek, może totalnie od nas nie zależeć, a zmienić nas gdzieś tam, albo zmienić tam życie. Ja lubię tak sobie, lubię sobie analizować, kto kogo musiał poznać, kiedy i tak dalej, żeby później przez tych ludzi poznać kolejne i kolejne i w jakich racjonalnych sytuacjach to się wszystko wydarzyło, żeby teraz na przykład kogoś było dobrze, albo żeby, nie wiem, uważać, że tam odniósł jakiś sukces. O, lubię tak sobie po prostu tworzyć takie drzewka i wtedy to wszystko pokazuje rzeczywiście, że no nie mamy żadnego wpływu i nie wiemy co do czego, tylko maksymalizować w jakiś sposób szansę, jakąkolwiek. Dziękuję bardzo, dziękuję dowód za to, jaki track ci siadł najbardziej. Tak z tych dzisiaj to chyba mrugnąłem tylko raz nadal, ale trofeum też bardzo mocne, no i tutaj jeśli chodzi o ten kolejny numer, jaki miałbym podać, ten taki top 3, to może Głęboki Oddech rzeczywiście, z tych, które dzisiaj badaliśmy, chyba tak. Gdyby nie rap na news, nie byłoby, czego by nie było? Rozmowy z Maxiem. O Jezu, ile rzeczy musiało się wydarzyć, żeby było rap now w ogóle.
to kiedyś gdzieś tam, co się musiało wydarzyć. Nie byłoby Rap Now, gdyby nie to, że kiedyś zwyzywałem podobno, znaczy ja tego nie zrobiłem, ale zarzucano mi, że obraziłem głowę państwa na scenie kiedyś dawno temu. To nie byłoby tej audycji, bo dostałem propozycję prowadzenia jej w radiu właśnie po tym przypale jakiś tam czas. Różne rzeczy przewrotne w ogóle to jest wszystko, ale to wiecie o tym, mądrzy jesteście. Słuchamy do końca i zaraz je podsumujemy i później no ten pełen obraz jeszcze raz. Jak, chociaż jest jak jest do góry głowa i zobaczysz, jeszcze się ułoży życie. Albo ty wybierzesz drogę, albo cię wybierze droga. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. Daję. Posłuchaj dzieciak, chociaż jest jak jest do góry głowa i zobaczysz, jeszcze się ułoży życie. Albo ty wybierzesz drogę, albo cię wybierze droga. Przyjdzie czas, że jeszcze będzie znakomicie. Ładne zamknięcie na pewno, nie? Tym bardziej, że no później już mamy ten pełen obraz solo w jakiś sposób i nie wiem jak go traktować, nie wiem co tu jest outro, a co nie jest outro, tak bardziej. Natomiast no zamknięcie albumu do góry głową jest bardzo, ale to bardzo czymś fajnym, podoba mi się to. I też taki pozytywny lot dalej gdzieś, taka wiara w to, że wszystko będzie dobrze. Myślę, że zdecydowanie warto to spropsować, jak to jest ułożone. Bardzo motywujący numer. Tutaj akurat jest motywujący tym, że daje taki spokój bardziej, nie? Do działania. Natomiast sam w sobie nie mówi tutaj, weź ziomek sprawy w swoje ręce, bo wszystko zmienisz i tak dalej. No, więc to nie jest takim typowym motywującym numerem. Tu w pełen obraz jest dodatkowa zwrotka jękę zamiast żaby. No to odpalmy sobie to, ale będę głównie mówił już przy tej drugiej zwrocie chyba, bo druga zwrota jest podmieniona, tak? Jeśli masz coś o mnie gadać, najlepiej zamknij ry. Musisz się wykazać, zrób coś i się wykaż tym. Bardzo chcesz pokazać, pokaż pełen obraz. Przeszedłem dużo, żeby nadal sobą zostać. Jestem z Radomia, że nie ufam, mam we krwi. I w tym względzie nie zmieniła mnie mamona. Nie umiem w ludzi, zepsuty przywiązania styl. By ich lubić chciała uczyć była żona. Ej, ale to są mocne wersy nadal po prostu, mega mocne wersy i w sumie jest coś w tym takiego, że w tym nielubieniu ludzi nadal, nie? Rozgadywałem się już na ten temat podczas tej głównej reakcji. No ciężkie to jest, bardzo takie hermetyczne, nie? Że jednak te relacje są takie bardzo, bardzo pobieżne, nie? A cała, gdzieś to takie najbliższe, bardzo trudno jest po prostu mieć taką relację zaawansowaną z ludźmi, nie? To niektórym przychodzi to bardzo łatwo, od razu, a to się bardzo rzadko zdarza ogólnie. Przynajmniej mi. Niestety nieskutecznie, wąskie grono obok, no a reszta niekoniecznie. Częściej sam ze sobą, choć to dla mnie niebezpieczne. Inni dają w żagle wiatr, może fakt, wolę kiedy jest bezwiecznie. Tak lubię hajs, nawijałem o tym nieraz. Posłuchaj, ja się pytam, więc to nie jest nowa cecha. Jak być normalnym i kwit szalony zbierać? On ludzi zmienia, najbardziej tych z twojego otoczenia. Jeśli masz o mnie gadać, najlepiej zamknij rych. Jak musisz się wykazać, rób coś i się wykaż tym. Jak tak bardzo chcesz pokazać, pokaż pełen obraz. Przeszedłem dużo, żeby nadal sobą zostać. Jeśli musisz o mnie gadać, najlepiej zamknij rych. Jak musisz się wykazać, rób coś i się wykaż tym. Jak tak bardzo chcesz pokazać, pokaż pełen obraz. Przeszedłem dużo, żeby nadal sobą zostać. I tu jestem ciekawy, czy to będzie rzeczywiście na tyle zremiksowany numer, może tak, że ta zwrota Żabsona rzeczywiście okaże się niepotrzebna. Mi się w sumie ona finalnie podobała, bardzo przyłamywała ten numer i dodawała dużo energii, ale wydaje mi się, że po prostu zostawienie tego pełnego obrazu solo to też jest taki właśnie taki ukłon dla takich fanów właśnie staroszkolnych, takich uprzedzonych do takich Żabsonów i tak dalej, że no niech mają zwrotę, gdzie jestem tylko ja, tą drugą i nie będą narzekać. I każdy może sobie wybrać, o to jest takie zostawienie wyboru słuchaczowi. W sumie spoko, nie? Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej. Przeszedłem dużo, żeby... A może inaczej. By nadal sobą zostać. Punktualność.
Na tym punkcie mam fiksację, plus nie znoszę jak nie trzymasz się ustaleń. Raz musiałem się powtarzać, odrzuciłem im współpracę, choć za zwrotkę chcieli płacić mi mieszkanie. Podobno to jest we mnie, bo tata nie chciał wracać, mówił zaraz będę, nie było go przez lata. Czuję się bezpieczniej, trzymając sztywnych zasad, choć to jest ciężkie i cierpi na tym praca. Ej, to jest też coś, z czym mogę się utożsamić. To jest takie po prostu podejście, że nie ma nic pomiędzy, nie? Że bardzo trudno. Albo ma być według zasad, które uważa się za jakiś szacunek, czyli wszystko wyłożone kawa na ławę, a nie jakieś tam kurcze potajemne negocjacje albo robienie podchodów do siebie wzajemnie. Tylko albo robimy coś na takich zasadach, albo nie robimy. Często też tak mam i przez to z siebie debila najbardziej, jak więc się da. W jakiś sposób, o, dziękuję, dwie osoby naraz, nawet trzy teraz. Więc dziękuję. No jest coś takiego, także pod tym względem też się można utożsamić. No ale przez to rzeczywiście odpadają pewne rzeczy do robienia. Czy to źle, czy to dobrze, nie wiem. Mi się wydaje, że jak się z kimś czegoś nie zrobi, to się co najwyżej oszczędza tego przypału, który najprawdopodobniej później przez takie ustalanie naokoło i tak by się wydarzył. Jakieś takie niezrozumienie. No nie każdy ma ten lot wzajemny, więc może dobrze. Nie ma co się przejmować. Może współpraca Kenke też by wyszła na minus, gdyby nie miał takich sztywnych zasad. Ale też ciekawa jest analiza, z czego to wynika oczywiście. Z takiej niepewności gdzieś kiedyś, że teraz chce się mieć po prostu oparcie w prostych zasadach. Może też tak mam w sumie. Ciężkie i cierpi na tym praca. Nawet jeśli to jest DDA, swoje lekcje już odrobiłem. Nie chce mi się już dalej zmieniać, być lubianym, nic na siłę. Nie oczekuj ode mnie rzeczy, jak się na nie nie przybiłem. Oni myślą, że coś tam zrobię, są zawiedzeni, że nie zrobiłem. I czy to błąd? Być zasadniczym, gdy brak zasad w świecie to jest norma. I mogę nie mieć racji, ale jeśli dzielić chcesz mój tort, to masz zrozumieć i zobaczyć pełen pełen. Dobra, no i tutaj też ważny wątek, czyli to, że właśnie niektórzy myślą, że jak już coś komuś podrzucili, to ta druga osoba jest zobowiązana do zrobienia czegoś, mimo tego, że niczego nie przybiła jeszcze w tym temacie. Bardzo jasne jest przybicie, to musi być prosty komunikat, tak to zrobię, jeśli to nie zostało powiedziane, jeśli nie zostało to gdzieś zadeklarowane wprost, to tego nie ma. A granie jakimiś właśnie manipulacjami, perswazjami, takie gierki międzyludzkie, to jest coś bardzo śliskiego. I wydaje mi się, że właśnie w tym braku zasad w świecie warto mieć zasady i tutaj Kenke jest tym przykładem, a ja się staram też do tego nawiązywać. Lubię po prostu, nie komplikujmy sobie świata, po to jest język, żeby móc prosto się na coś przybić bądź nie przybić i wtedy się do tego stosować, do tych ustaleń. Wszystko jest jasne, napisane, jak krowie na rowie, nie ma niedopowiedzeń. Tak się powinno żyć. To jest mój statement na koniec. Zgadzam się tutaj z panem Kenke. Fajnie, że powstała ta zwrota, oprócz tego, co zarzucił Żabson, bo w jakiś sposób poznajemy tutaj taki pełniejszy jeszcze obraz Kenke, jak on patrzy na te wszystkie kwestie właśnie związane gdzieś z nim i takim współistnieniem z nim. Bardzo dobrze. Niczego nie będziemy przybijać. Odsłuchu epki nie... Właśnie dlatego wam nie przybiję tego. W żaden sposób. Ale będę chciał ją zbadać. Zobaczę, czy się uda. Najlepiej zamknij ryj, jak musisz się wykazać, rób coś i się wykaż tym, jak tak bardzo chcesz pokazać, pokaż pełen obraz. Przeszedłem dużo, żeby nadal sobą zostać, jeśli musisz o mnie gadać. Najlepiej zamknij ryj, jak musisz się wykazać, rób coś i się wykaż tym, jak tak bardzo chcesz pokazać, pokaż pełen obraz. Przeszedłem dużo, żeby nadal sobą zostać. No i piękne zakończenie. Cieszę się bardzo, że sprawdziliśmy ten album. W końcu, lepiej późno niż wcale. Cieszę się, że tutaj byliście. Także spokojnie, będzie wszystko w swoim czasie, albo i nie będzie, zobaczymy. Ale cieszę się, że pamiętacie takie rzeczy różne i przypominacie o nich. Jeśli chodzi o ten album, o widzicie, zapomniałem o ankiecie, ale to sobie sprawdzimy, jak tutaj głosowaliście. Patrzę na wyniki, no i oczywiście większość głosów na dobry, więc ja szanuję i się z tym zgadzam. No i co? I cieszę się i trzymam kciuki. Jestem ciekawy, jakie będą dalsze ruchy Kenke i kiedy to się wydarzy. I mam nadzieję, że kiedyś będę mógł zaprosić pana Kenke do Barczewa. Bo bardzo ciężko jest. Rok temu w sumie Kenke chyba nie koncertował w czasie, kiedy można byłoby się tym zajmować. W
tym roku to pewnie były już plany swojej trasy i no i może kiedyś zbuduję taką markę, że taka persona się pojawi. Bardzo by było miło, gdyby to się wydarzyło, tym bardziej no, że tutaj wartość po prostu bije z każdego numeru i mądrość. Oby tak było. Cieszę się, mieliśmy do czego się poodnosić, mam nadzieję, że za dużo głupot nie gadałem, mam nadzieję, że zapis przejdzie też na ty, no i że tutaj będziecie mogli go obejrzeć, więc zostawiajcie obserwacje, subskrypcje, wpadajcie też na te patronajty, wszystkie inne rzeczy, żeby kanał się mógł rozwijać i miłego wieczoru wam życzę. Świetnie to obliczyłem, bo rzeczywiście 20:30 planowałem, że zakończymy, więc trochę wcześniej, ale prawie idealnie to gdzieś było wyliczone. Do zobaczenia na kolejnych live'ach, mam nadzieję, że na dniach będzie nas tutaj dużo. Także obserwujcie, miłego wieczoru, cześć!